Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Marta Trzcińska i jestem dyplomowaną fitoterapeutką. Dziś opowiem Państwu, jak pożywienie, które spożywacie na co dzień, wpływa na Wasze samopoczucie i Wasz stan emocjonalny. Zawiść, zazdrość, złorzeczenie i inne złe emocje różnego rodzaju, złośliwości, potrzeba tego, aby komuś dowalić i docisnąć po prostu, czy wbić tą szpilkę, mogłoby się wydawać, że ma to związek z cechami charakteru lub po prostu z ludzką psychiką. Niemniej jednak to wszystko jest związane bezpośrednio z dietą danego człowieka. I tak, niestety, ale ludzie, którzy mają zakwaszone organizmy, którzy nie zwracają uwagi na to, co jedzą, bo być może nigdy nie musieli na to zwracać uwagę, bo w naszym społeczeństwie niestety, ale panuje takie przekonanie, że skoro jestem szczupła, to znaczy, że wszystko robię dobrze i nie muszę wcale nic więcej robić, ani w żaden inny sposób o siebie dbać, a już najmniej o swój stan emocjonalny podejrzewa się swój talerz. Ale niestety, taka jest prawda. To, co spożywacie każdego dnia, ma wpływ na Wasz stan emocjonalny oraz na Wasze samopoczucie. I teraz, niestety, ale te osoby, które wykazują bardzo dużo negatywnej energii, w stylu właśnie zawiści, zazdrości, te, które złorzeczą, które rzucają jakieś klątwy i tak dalej, te, które mają, wydawałoby się, bardzo dużo takiej negatywnej siły, która może również wyrządzać krzywdę. To są osoby, które po prostu których dieta opiera się o produkty zakwaszające bardzo silnie organizm, a więc jest to mięso, jest to bardzo dużo węglowodanów, jest to alkohol, piwo to też alkohol. Alkohol bardzo silnie zakwasza organizm. Jest to po prostu bardzo dużo smażonego i tłustego jedzenia. To jest wszystko to, co latami, kumulując się w naszych jelitach stopniowo, zapycha te wypustki w nich i niestety te masy kałowe tam gniją, tam się lęgną różnego rodzaju pasożyty, które również wydzielają swoje produkty przemiany materii. Mało tego, tam lęgną się również grzyby i chyba te grzyby są najgorsze z tego wszystkiego, ponieważ to właśnie grzyby przez toksyny, które uwalniają, one sprawiają, że nasza psychika ulega zmianie. I teraz to może być nie tylko negatywne nastawienie do świata, zawiść, zazdrość. Każdy z nas ma w swoim otoczeniu, a nawet może i w rodzinie, podłe osoby, a niektóre tak podłe, że no podłe do granic możliwości. Nawet ciężko byłoby to ująć gdzieś w jakichś kategoriach takich, żeby to przedstawić. Podłe do granic możliwości wyczerpuje jakby możliwość bycia podłym. Każdy z nas zna takie osoby i najczęściej to są tacy ludzie, którym się schodzi z drogi, bo się ich boimy, bo nie chcemy z nimi zadzierać, bo szkoda nam jest naszej własnej energii, aby wdawać się w dyskusję z takimi ignorantami. I teraz gdyby ci ludzie zmienili po prostu swój sposób odżywiania
na właściwy. Gdyby ci ludzie zainteresowali się tym, co na co dzień spożywają, to oni w ciągu kilku tygodni zaczęliby się czuć zupełnie inaczej i zaczęliby mówić ludzkim głosem, zaczęliby być normalni, bo wbrew pozorom, wbrew temu, co nam się wszystkim wydaje, ci ludzie, którzy są tak bardzo zawistni i negatywnie nastawieni do świata i życia, one męczą się po prostu same z sobą. Niemniej jednak tym osobom jest również bardzo ciężko przetłumaczyć, że ich stan psychiczny jest po prostu ich winą. I tak to samo dotyczy depresji i różnego rodzaju innych schorzeń psychicznych. Ja sama miałam okazję doświadczyć ostatnio spadku mojego nastroju poprzez zwyczajne przesadzenie z ilością spożywanego mięsa. Musicie pamiętać, że mięso, zwłaszcza wieprzowe, podawano kiedyś niewolnikom, tylko niewolnikom, bo państwo i szlachta nie jedli mięsa. Podawano mięso niewolnikom, aby byli ulegli i słuchali tego, co się do nich mówi. Dlatego to nie jest tak, że mięsa nie należy jeść, ale należy ograniczać ilości spożywanego mięsa, więc 1-2 razy w tygodniu w zupełności wystarczy. I już dzięki ograniczeniu spożycia mięsa możemy doświadczyć naprawdę niesamowitej zmiany samopoczucia. Niemniej jednak same wprowadzone zmiany dietetyczne nie zawsze mogą nam rozwiązać całkowicie problem, no bo jak już wspominałam, kiedy mamy do czynienia z różnego rodzaju florą patogenną, no to tutaj już trzeba byłoby podjąć jakieś skuteczne leczenie i przede wszystkim dowiedzieć się, co tam w tym organizmie zalega. Ale to, co ja chciałabym, żeby Państwo zapamiętali z tego filmu, to to, że Wasza dieta wpływa na Wasze samopoczucie, na Wasz stan emocjonalny, na funkcjonowanie Waszego organizmu, na Wasz system immunologiczny, czyli na to, jak często chorujecie, jak często się przeziębiacie, na Wasz humor, bo na diecie właśnie z ograniczoną ilością mięsa i węglowodanów można doświadczyć również dobrego humoru. Na takiej diecie człowiek rano wstaje z jasnym umysłem, nie ma takiego poczucia jak większość ludzi, że odrzuca po prostu budzik jeszcze 10 minut, jeszcze 10 minut, a później o cholera, zaspałam. Na diecie, na której ograniczy się spożywanie mięsa oraz węglowodanów, człowiek funkcjonuje zupełnie inaczej. Dlatego, jeśli macie problem ze wstawaniem, jeśli macie problem ze stanami depresyjnymi, czy no po prostu z jakimś obniżonym samopoczuciem, jeśli coś się z Wami dzieje i nie wiecie, co się z Wami dzieje, bo to jest bardzo częste, to ja polecam, aby ograniczyć spożywanie nabiału, mięsa oraz węglowodanów. I tym pozytywnym akcentem kończę dzisiejszy film i życzę Wam wszystkiego dobrego.